Dzień dobry widzowie! Przed Państwem nowa kupa! A w niej niespodzianka! Co tutaj mamy? Proszę pokaż. Koszulka z Kiełbasy TV. Nie wiem czy wiecie, ale niedawno założyliśmy sklep z takimi oto koszulkami. Też są koszulki z logiem Pieronki, z logiem Kulfona i ze śmiesznymi tekstami z sąsiadów. Możecie je nabyć w naszym sklepie. Tu jest strona internetowa www.kubaza.90.pl. Tam właśnie na tej stronie mieści się nasz sklep. Możecie kupić w okazyjnej cenie nasze koszulki i jakieś tam pierdoły typu kubki, podkładki, podmysz, jakieś tam jeszcze plecaki i inne duperszwoce. Pamiętajcie, to jest wasz wybór. My wam oferujemy po prostu noszenie się z kiełbasą. Zabierz nas do szkoły, do kościoła, do domu, do sklepu, do babci, do dziadka, do wujka, na imieniny do ciotki ze strony ojca, do Biedronki, do Pieronki i gdzie tylko chcecie. Świadczymy o wysokiej jakości usług, ponieważ materiał jest zajebisty. JP na 100% bawełna, nadruk zajebisty, ogólnie polecam. To by było na tyle taksowym wstępu. Damy was jeszcze raz. Tematem dzisiejszej kupy to był Freestyle 2, czyli zadawaliście pytania na dowolny temat. Tak więc przechodzimy do pytań. A więc czytajmy pierwsze pytanie. Czy byliście kiedyś na Mazurach? Jeszcze nie byłem, ale bardzo bym chciał pojechać na Pojezierze. Podobno jest tam bardzo pięknie. Mnóstwo jezior, mnóstwo wzniesień, fajne domki, mnóstwo wody, ale ogólnie no chciałbym tam kiedyś pojechać. To będzie mój cel. No komary to jest oczywiście nieodłączny element podczas lata w tym klimacie wilgotnym. Tak więc... Wilgotnym, co ty pierdolisz? No mówię. Kurwa, wilgotny mi chodzi bardziej o ten... Jak ci bardzo miarkowany? O strefę wilgotną. Powietrze tam, gdzie jest w chuj wody, to tam jest dużo komarów też. Ja też jeszcze nigdy nie byłem. Na jedną kałużę przypada jedna galaktyka komarów. Co sądzicie o 500+ na dziecko? Pozdrawiam województwo dolnośląskie. Pozdrawiamy województwo dolnośląskie. Miałem okazję tam być parę razy. Co sądzimy o programie 500+? Ja mam kablówkę i mam tylko 30 albo 40 kanałów w pakiecie podstawowym i nie mam niestety 500+, ale te od 500 i plus, czyli w górę, to niech sobie będą, może są spoko, tylko pewnie są to jakieś Al-Kadżiry, Al-Jaziry, jakieś inne radia pakistańskie, gdzie śpiewają kozy. Nie, a tak serio to co sądzimy o programie 500+, myślę, że to jest dobra inicjatywa, ale z drugiej strony na pewno szarpnie... Nie w tak biednym kraju jak nasz. Ale to na pewno szarpnie zwykłych podatników takich jak ja, bo nie on. Będziemy musieli więcej sobie wybulić za inne pierdoły. Nie ma nic za darmo. Dostaną ludzie, którzy się o to ubiegają, ale stracą na tym normalnie inni. Tak, żeby po prostu żyło nam się lepiej. No niby spełniają swoje tam obietnice wyborcze, no ale tak. Co z tego jak... Ale pamiętajcie, za każdą obietnicą spełnioną kryje się jakiś taki mały kruczek. I to nie jest Łukasz Kruczek, były trener reprezentacji, tylko taki mały... Taki kruk, taki psikus, że jednak taki wałek dla reszty, dla pozostałych. Czyli coś kosztem czegoś, jeden pokrzywdzony, drugi tam. Czy zrobicie podsumowanie sezonu skoków narciarskich 2015-2016? No i tutaj mamy drobny kłopot, drogi widzu, ponieważ no nie oglądałem praktycznie skoków narciarskich. No, w tym sezonie już nie ma sensu. Polacy żadnych sukcesów nie odnosili. Ale to słuchaj, to nie polega na tym, żeby siąść tylko wtedy, kiedy odnoszą sukcesy i ich dopingować, bo na przykład jest się z drużyną nawet w tych złych chwilach, nie? Swojej dziewczynie nie powiesz, sorry, ostatnio przeżywamy złe chwile, odchodzę, wrócę jak będzie okej. Także możemy to pominąć, ponieważ nie oglądaliśmy tego sezonu i niestety nie mamy z czego podsumować, a ja nie będę czytał suchych statystyk, ani jakiejś tam recenzji z jakiegoś danego konkursu na jakiejś stronie. Statystyki sobie przeczytaj. Mokrego. Jakiej marki macie telefony? Może ty się pochwal. Będziesz wyciągał telefon czy nie? Mogę wyciągnąć. To ja pobiegnę. To jest mój telefon, Nokia Lumia 625, mamy już prawie 2 lata. To jest Sony Xperia S, ogólnie... No, ktoś mi napisał SMS-a. No. Zajebisty jest, ma zajebistą matrycę w aparacie i jestem z niego zadowolony. Choć fakt faktem mógłby się czasem nie ciąć, ale jest wart swej ceny i polecam ogólnie. Daję. Czekaj, bo mama pisze. Pewnie. Kabanos, co chcesz na obiad? Kiełbasę, czyli mnie. Nieprawda, no to spadaj. Byliście kiedyś w Sosnowcu? XD, pozdro z Zabrza. Pozdrawiamy Zabrze. Czasem tam bywam. Ja tam w Zabrzu jeszcze częściej bywam. Ale to taka słodka tajemnica kabanosa. Kto wie, to wiecie, to niech napiszę w komentarzu. Pozdro dla kumaty. A ja w Sosnowcu spędziłem część swojego życia, ale taką małą, ponieważ tam studiowałem, dopóki nie spierdoliłem studiów przez 2 lata. No i bardzo często tam jeździłem do swojej byłej, przepraszam, przez jeździłem, no i jeszcze do pizzerii, obecnie tam odjeżdżam, ale odkryłem, że ten lokal mojej ulubionej pizzerii jest jeszcze w Katowicach, więc może sobie tam będę jeździł, a nie do Sosnowca, bo tam trzeba non stop pokazywać paszport Polsatu, tylko nie wiem komu, bo tam strażników nie ma na granicy. Kabanos, czemu nie jesteś żółtym sąsiadem? Ponieważ nie lubię żółtego koloru. Sąsiad, ja jestem żółtym sąsiadem, a nie czerwonym, a on jest czerwonym, a ja żółtym. Kolorocepcja. Czy chcielibyście wystąpić u Turbo Krzycha, gdyby was zaprosił, i jak oceniacie szanse naszych na Euro 2016? Pozdrawiam i żeby wam stuknęło chociaż te 100 tysięcy subów. Dziękujemy. Szczerze to nie wiem, kto to jest Turbo Krzycha. Ja naprostuję całą sytuację. Oglądałem parę odcinków Turbo Krzycha i to jest taki youtuber, który gra w piłkę nożną. Tylko nie wiem, czy on to robi amatorsko, czy bardziej profesjonalnie, ale widziałem, jak tam grał w jakiejś drużynce. Prowadzi swój kanał i zaprasza różne gwiazdy, czyli na przykład jakiegoś youtubera zaprasza i robi tam challenge, że na przykład kopnij piłkę w poprzeczkę, ileś tam razy kopnij do celu, weź kopnij sędziego w jaja i tak dalej. Co o tym sądzę? Nie znam, po prostu. Może poszedłbym, jakby nas zaprosił, ale jakby tutaj przyjechał, bo mi się nie chce jechać. Aha. No przynajmniej pograłbym w piłkę trochę. A jak oceniasz szanse na Euro? Mamy bardzo wielkie szanse, bo chyba od bardzo, ale to bardzo długiego czasu, bo od chyba nie mieliśmy takiej kilkudziesięciu lat nie mieliśmy tak zajebiście złożonej drużyny i tak kompletnej, nie? No jedynym mankamentem może być obrona w drugiej połowie, bo potem już nam się nie chce bronić i zwalniamy trochę tempa, no ale to jest logiczne, bo się zawodnicy męczą. Jakbyśmy mieli grać za 90 minut, to byśmy się tam zesrali wszyscy. Ale mamy Lewego, mamy Milika, mamy Grosickiego, Błaszczykowski wrócił, Piszczek i tam Krychowiak. Jeszcze Krychowiak. No ogólnie mamy kompletny skład. Mamy dobrych bramkarzy, dobrą, tak. Solidną obronę. Szczęsny, Fabiański, Glik jest bardzo dobry. Tak, Glik na wysokim poziomie, tym bardziej, że on prowadzi ciągle ten Torino jako kapitan. Piszczek tak samo. Wszyscy zawodnicy, prawie wszyscy, którzy tam... Pazdan jest dobry na środku obrony. Są w tej 11, oni po prostu grają porozrzucani po różnych ligach w Europie i są na najwyższej światowej klasie. Uważam, że nasza reprezentacja na Euro 2016 przynajmniej wyjdzie z grupy. A jak daleko zajdzie, to się okaże. No nie wiem, na kogo trafimy, jeśli wyjdziemy z grupy. Zrobimy i tak podsumowanie Euro 2016. Czy chcielibyście być producentem muzyki? Jeśli no ja chodzi... się tam bawię czasami muzyką, no to coś tam zrobię. To on mógłby bity robić, jakby się nauczył dobrze. Zresztą pewnie, żebym chciał, ale no... Zresztą sąsiedzkie... Wszystkie sąsiedzkie letnie hity i wszystkie sąsiedzkie hity to są jego autorstwa, możecie je podziwiać. Jak wspomnienie dzieciństwo pozdrawiam ze Słubic. Tak, pozdrawiamy też Słubice. Ja wspominam dzieciństwo zajebiście, chciałbym do niego wrócić i je powtórzyć, a nawet bym coś tam dołożył, jakąś cegiełkę nową, ponieważ dzieciństwo było zajebiste i miało swój klimat, urok i było beztrosko, a teraz jest no, trochę inaczej. No ja w sumie mam taką samą opinię jak ty. Czy ktoś z twojej rodziny ma cukrzycę? Da się z tym żyć. PS, piszę do was 4. raz. To dobra, to my ci odpowiadamy, bo skoro piszesz do nas 4. raz. Po pierwsze, jeśli piszesz pytanie, to walnij tam pytajnik, a nie kropkę, bo to nie wygląda jak pytanie. Z twojej rodziny ktoś ma cukrzycę? Nie ma. Z mojej też nie ma. Tak, da się z tym żyć, po prostu trzeba umieć. Jak z każdą chorobą. Ale nie mam pojęcia jak to jest, ponieważ nikt z mojej rodziny nie ma cukrzycy. Może kiedyś ja będę miał, to ci powiem za 30 lat, albo 40, a może nawet wcześniej, jak to jest. Życzymy zdrowia. Pytania to samo co kaspiplaygames.pl. Podro dla niego, czy zrobicie jakiś challenge, na przykład smoothie albo pizza, tak jak stew. A propos de facto, pytanie do was kieruję, jakie zabawne historie zdarzyły się na planie filmowym podczas kręcenia Splinter Cell. Pozdrowienia z Sulechowa. Pozdrawiamy Sulechów. Tak, dobrze przeczytałem. A no zdarzały się czasami takie pierdoły, jak ja kręciłem z DJ-em Woźnym i jego kumplem, pozdrawiam ich. Jak żeśmy kręcili, mieliśmy nagrać ogólnie scenę, jak rozjeżdżam atrapę telefonu komórkowego. Kalkulator za 3 zł kupiony gdzieś tam po drodze. Miałem go rozjechać i tam było tyle prób, że w końcu żałuję, żeśmy tego nie wrzucili, bo wszystkie były chujowo nagrane. A tak z takich scen jeszcze, no wiadomo, śmiechy, chichy, jak to zawsze na planie, a tu się ktoś pośliźnie, a tu się ktoś przejęzyczy, albo tą scenę w aucie, jak żeśmy powtarzali, DJ Woźny miał udawać martwego i parę powtórzeń było takich, że on się po prostu śmiał, no i... Idź tu z kawą, przy ludziach, normalnie, spróbuj być poważny. To jest ogólnie sztuka coś takiego zagrać, bo zawsze chce się cisnąć z tego bekę niemiłosierną. No a tak poza tym to jeszcze z Gracjanem, jak żeśmy nagrywali tam parę scenek, to prawie się zabił o monitor, spadł z trzepaka, no i ogólnie takie bekowe rzeczy. Jest śmiesznie, jest zabawnie i to nas napędza, czyli filmy! Jaki jest wasz stosunek odnośnie tatuaży? Czy dla was jest to sztuka, która ozdobi ciało, czy raczej ze szpecenia? Pozdrawiam. To może ty się wypowiedz, bo tak, bo się wypowiedz pierwszy. Co o tym myślisz? Według mnie to nie oszpeca, jeśli jest to przemyślane, nie ma tego za dużo, nie ma tego na całym ciele. Dokładnie. Bo co za dużo to niezdrowo, to raz. Dwa, nawet taki rękaw na całą rękę by mi nie przeszkadzał, tylko żeby to miało sens, bo na przykład zapytają cię w przyszłości dzieci: wnuki, dziadku, a co to znaczy? A ty tutaj masz JP na 100%, tu masz herb gangu Albanii, tutaj masz HWDP, tutaj masz kurde 3 imiona swojej byłej i weź się z tego wytłumacz. Ups, coś tu poszło nie tak. Dlatego jak się robi tatuaż, to taki, który będzie na całe życie, bo potem weź to sobie usuń, to boli trochę, no ale może nie tak jak kiedyś. Fajnie to wygląda, no właśnie, jeśli robi to profesjonalista. I nie rozumiem, czemu na przykład w pracy patrzą na takich ludzi źle. Skąd wiesz, to, że ma tatuaż, to nie znaczy, że robi z niego kryminalistę. Kryminaliści mają z reguły jakieś takie chujowe tatuaże robione flamastrem i przy pomocy jakiejś kurde byle jakiej igły, z której można dostać AIDS, nie? I na przykład jak ktoś sobie wytatuuje na dupie "kocham cię, Janusz", to też jest chujowe. No właśnie. Czy oglądaliście kiedyś Władcy Much? Jak tak, to jaki jest wasz ulubiony odcinek? Pozdrawiam takie wsie jak Granice, Świnno, Wierzbica, Godów i Trzciniec. My również pozdrawiamy te... A ja pozdrawiam wieś Mała Kupa i wieś Duża Kupa. Serio taka. A ja pozdrawiam małą wieś i dużą wieś i jeszcze każdą inną wieś w Polsce. I jeszcze wieś Piekło i wieś Niebo. No i nieważne. I tak oglądaliśmy nie kiedyś. Kiedyś oglądałem Władcy Much i obejrzałem prawie wszystkie odcinki. Oczywiście nie ma co się kłócić. Pierwsze dwa sezony najlepsze. Potem to już taka trochę kupa się z tego robiła, bo coraz mniej było tych śmiesznych, wiało powtarzalnością. Dla mnie pierwszy sezon to było coś nowego, drugi to trochę tak powtarzalności, ale ciągle wiało tym zajebistym klimatem, no ale potem to już wiadomo jak to jest. No jak skończyłem do gimnazjum, to sobie tam czasami A mój ulubiony odcinek to chyba był Wykopki, że kurwa lałem z tego niemiłosiernie, jak się higienistka zjarała na golasa i zaczęła po polu coś tam. Albo ten traktorzysta podjeżdża, jebnął w słup, w kosz i już kurwa ja w dupę masz, no wyróż jak spod ziemi. Kurwa to powtarzam chyba ze 100 razy. Trochę coś takiego jak polski South Park. Nazwali to tak polskim South Parkiem, a potem porównywali. Jak można dwie takie odrębne rzeczy porównywać? Ja pierdolę. Słuchajcie Tede albo z Buka, XDDDD z Buku XD. Nie słucham z Buka, ale z tego co się dowiedziałem od kolegów, którzy są obeznani w rapie, to że cisną z niego bekę, bo to jest koleś, który jest no-skillem i ma 2-3 tematy oklepane. Ja bym bardziej polecił tych raperów, których ja słucham. Tak, w pół roku zdołałem zmienić światopogląd i zacząć słuchać polskiego rapu, tylko że ten rap dzieli się na takie dwa, czyli ten starszy, oldschoolowy i ten nowszy. Ja słucham tego nowszego, czyli kogoś takiego jak Zeus, Bona Fide, Białas, Taco Hemingway i jeszcze paru innych tam takich. O, Kuban jeszcze się rzuci nam tutaj, Days, no i paru jeszcze tam innych takich. Kartkiego również mógłbym polecić. Ja tam słucham nowego i starego hip-hopu, byle żeby było fajne. No. No byle żeby było fajne i żeby dawało kopa bitem i w ogóle tekst żeby się zgadzał i hajsy żeby się zgadzały, jest fajnie i... Aha, i Tede jeszcze miałem powiedzieć. Tede kup sekredę. Tede chciałem przesłuchać, ale za dużo autotune'u jak dla mnie, no i to jest takie trochę ciężkie w słuchaniu. No i tematy... Trochę bolą uszy, no. Tematy chujowe, no da się tego słuchać, ale bez tekstu. Czyli dobre bity. No i drodzy widzowie, to by było kurde już na tyle w tym odcinku, trochę nam się to przedłużyło, postaramy się upchnąć to w te 15 minut nasze symboliczne. Tak więc jeszcze raz zachęcamy do kupienia naszej zajebistej koszulki IEUBASA TV. I tak, polecamy jak najbardziej nasz sklep. Tutaj macie jeszcze, też macie jeszcze raz linka tutaj od nas i kupcie sobie tam kubki, co chcecie. Nie zapomnijcie nas subskrybować, nie? I odwiedzić nasz fanpage, ale to już chyba wiecie od dłuższego czasu. Kolejnym tematem niech będzie moda. Po prostu wszystko, co związane z ubraniami. Takiego tematu jeszcze nie, bo trochę bardziej kobiecy, to może kobiety jakieś się znajdą i się tutaj wypowiedzą. Ale żeś wymyślił. Sam sobie będziesz odpowiadał. No to se sam będę odpowiadał. A to z mi dupę. I też na razie. Yo, yo.